Pan Bóg pobudza człowieka do służby w jego kościele, to przede wszystkim patrzy na jego serce. Nie tyle na zdolności i możliwości obdarowania, które odziedziczył po rodzicach, które sobie wypracował, co właśnie na szczerość serca, na jego bliskość. Więc powiedzielibyśmy, że Pan Bóg szuka tych, którzy szukają Jego. Szuka do służby tych, którzy szukają Boga, Jego bliskości, życia dla Niego. Pan Bóg patrzy na taką duchową jakość człowieka. I nie jest to coś, co się diametralnie zmieniło w Nowym Testamencie, ponieważ w Starym Testamencie było dokładnie tak samo. Pamiętamy słowa Pana Boga, które skierował do Samuela, gdy Saul jako król zawiódł i trzeba było szukać kolejnego i padło na Dawida, najmłodszego z synów. I Bóg mówi, że on nie patrzy na wygląd człowieka, bo Saul był wysoki, jeden z najwyższych w ogóle w Izraelu, Dawid młody chłopczyk, ale że Pan Bóg patrzy na serce. Owszem, Pan Bóg dla realizacji swoich planów może używać i używa również ludzi niewierzących. Działo się to w Starym Testamencie, dzieje się to dzisiaj. W Starym Testamencie Pan Bóg pobudzał pogańskich, niewierzących królów, którzy najeżdżali na Izrael po to, żeby dyscyplinować Izrael. I Pan Bóg mówił, że to jest jego narzędzie. Dzieje się to w Nowym Testamencie, dzieje się to dzisiaj, gdy Pan Bóg chce oczyszczać swój Kościół, używa różnych środków, również ludzi niewierzących, ale jeśli mówimy o służbie w Kościele, to Pan Bóg szuka tych, których charakter, których oddanie, których miłość mu się podoba. Za chwilę przeczytamy zalecenia apostoła Pawła dotyczące charakteru, kwalifikacji diakonów. Tydzień temu czytaliśmy, rozważaliśmy kwalifikacje starszych, czyli przywódców Kościoła. I za chwilę zobaczymy, że nie ma praktycznie żadnego obniżenia jakości w wymaganiach Pana Boga między starszymi a diakonami. Właściwie jedyną różnicą, jaką znajdziemy, leży w tym, że przywódca ma być zdolny do nauczania, a tego wymogu wśród diakonów nie ma. Ale zanim przeczytamy fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza z trzeciego rozdziału, to kilka słów o znaczeniu słowa diakon, jako że to słowo bywa, właściwie nie bywa używane poza niektórymi obszarami kościelnymi. A słowo to w wersji rzeczownikowej i czasownikowej pojawia się około 100 razy w Nowym Testamencie. Ale tylko tutaj w Tymoteusza i w Filipian 1:1 jest tłumaczone w naszych Bibliach jako diakon i to też nie we wszystkich Bibliach. Ewentualnie jeszcze mamy w Rzymian 16:1, kiedy jest mowa o diakonisy i również różnie to bywa tłumaczone i o diakonisach też będzie dzisiaj jeden punkt. We wszystkich innych przypadkach, tych prawie 100, chodzi o, czy słowo to jest tłumaczone jako służba albo jako służenie. Bo oryginalnie pochodzenie tego słowa związane jest ze służbą przy jedzeniu. W takim kontekście było używane to słowo w języku greckim. Dopiero wraz z rozwojem Kościoła, jego trwaniem, wzrostem, też liczebnością i działalnością Kościoła, słowo te zaczęło otrzymywać coraz szersze znaczenie, aż wreszcie objęło każdą służbę, która jest w Kościele. Zaczęto używać słowa właśnie diakonia. Na przykład mamy w Ewangelii Jana w drugim rozdziale, to jest wesele w Kanie Galilejskiej, kiedy Maria zwraca się do Pana Jezusa. Czytamy, wtedy matka jego powiedziała do sług i dosłownie tam jest diakonów. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. I za chwilę się działo. W Ewangelii Łukasza z kolei, kiedy Pan Jezus jest w domu Piotra, a jego teściowa jest ciężko chora i Pan Jezus ją uzdrawia. Czytam, że Pan Jezus stanął nad nią, zgromił gorączkę i ta opuściła ją i zaraz wstawszy usługiwała im. I znowu mamy słowo diakonia. Ale już na przykład w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w 12 rozdziale, w 4 wersecie apostoł Paweł mówi, że dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne dziedziny służby, ale Pan ten sam. I znowu tu mamy słowo diakonia.
Ponieważ tak naprawdę każdy chrześcijanin ma być zaangażowany w jakąś duchową służbę. Dlatego, że Pan Bóg tak to zrobił, że Duch Święty każdego wierzącego człowieka obdarzył, wyposażył w jakiś duchowy dar, przynajmniej jeden. Czytamy o tym w liście do Koryntian 7:7. Każdy jednego otrzymał od Boga swój własny dar łaski. Jeden taki, drugi inny. Dlatego też, kto nie służy tym obdarowaniem, wyrządza krzywdę zarówno sobie, jak i Kościołowi, do którego należy. Sobie, ponieważ prędzej czy później będzie sfrustrowany. Prędzej czy później będzie miał taką duchową apatię. A jeszcze później, jako że najlepszą obroną jest atak, będzie krytykancki wobec innych, wytykając błędy, potknięcia, żeby tylko nie myśleć o tym, że ja mam to pragnienie w sercu, dane mi przez Pana Boga, że mam służyć, ale szukam wszelkich wymówek, albo wygodnictwo, albo lenistwo, żeby tego nie robić. Więc krzywdzi siebie, ale krzywdzi również swój Kościół, ponieważ Duch Święty obdarowuje każdego z nas właśnie po to, żebyśmy nawzajem sobie służyli w Kościele. I Pan Bóg daje wszelkie duchowe dary, które są potrzebne, żeby Kościół mógł funkcjonować, mógł się rozwijać i był zdrowy. Ale ktoś by powiedział, ale dlaczego mam służyć? No dlatego, że tak Pan Bóg mówi? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony mamy służyć sobie nawzajem, ponieważ Pan Bóg nam usłużył. Mamy służyć sobie nawzajem, ponieważ my mamy być jak nasz Mistrz i Zbawiciel Jezus Chrystus, który przyszedł na ten świat i nam usłużył. Mamy być w służbie wytrwali i pokorni, ponieważ taki przykład mamy w Panu Jezusie. Mamy służyć sobie nawzajem w Kościele, ponieważ Kościół jest to grupa ludzi, za którą Chrystus oddał swoje życie. I przywódcy Kościoła poprzez i nauczanie, i bycie przykładem mają wyposażać wierzących ludzi, wyposażać świętych, by taką służbę podejmowali i wykonywali. Czyli Kościół to społeczność wierzących, którzy otrzymali od Pana Boga różne dary i powołania. I żaden Kościół nie powinien być widownią i jeden człowiek, który jest człowiekiem orkiestrą. Przeciwnie, to my wszyscy razem jesteśmy jak orkiestra, która łączy się w harmonijnej, czy powinna łączyć się w harmonijnej, chociaż zróżnicowanej służbie dla Bożej chwały. Słowo diakon jako rzeczownik i czasownik pojawia się jeszcze jako konkretny dar Ducha Świętego. W liście darów, które mamy w liście do Rzymian, bo mamy również w liście do Koryntian i w Efezjan, ale w liście do Rzymian w 12 rozdziale czytamy: stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary. Czy to prorokowania do ogłoszenia na miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy to do nauczania, by nauczać. I wreszcie, jak już powiedziałem, to słowo jest używane kilka razy w Nowym Testamencie dla nazwania oficjalnie powołanych, wybranych diakonów. I chociaż każdy z nas w tym rozumieniu podstawowym tego słowa jest diakonem, ponieważ każdy z nas jest powołany do służby. Każdy z nas, z wierzących ludzi, ma służyć i to najlepiej tym, czym Pan Bóg nas obdarował. To niektórzy są w szczególny sposób obdarowani do tej służby, dlatego jest szczególny dar usługiwania. Ale są jeszcze tacy, którzy sprawują urząd diakona. I oni nie tylko służą, ale również kształtują model duchowej służby w Kościele. Z reguły, gdy jest mowa o diakonach, przywołuje się jeszcze szósty rozdział Dziejów Apostolskich, ale ja głębszej analizy tego fragmentu nie będę robił, ponieważ chociaż niektórzy chcą tam widzieć powołanie pierwszych diakonów, to tekst tych konkretnych siedmiu mężczyzn, o których tam jest mowa, ani razu w ten sposób nie nazywa. Bo w ogóle Dzieje Apostolskie nie używają terminu diakona jako urzędu. Chociaż bardzo często używają słowa starszy jako przywódca w Kościele.
To jeszcze tytułem wprowadzenia do naszego dzisiejszego fragmentu. Apostoł Paweł pisze pierwszy list do Tymoteusza mniej więcej 30 lat od momentu, kiedy Kościół powstał. 30 lat. Kościół się rozrósł, rozwinął do tego stopnia, że pojawiła się potrzeba powoływania oficjalnych diakonów. Mieli oni funkcjonować jako przykład i duchowości, i służby. I aby jedno i drugie było na najwyższym poziomie, apostoł Paweł podaje Tymoteuszowi listę charakterystyk czy kwalifikacji ich duchowego charakteru, ale nie funkcji, zauważmy. Co więcej, nigdzie w Nowym Testamencie nie mamy funkcji diakonów. Co dokładnie, konkretnie oni mają robić? Bo mieli się zajmować każdym zadaniem. Każdą służbą, do której byli albo wyznaczeni przez przywódców starszych, lub gdy widzieli jakąś konkretną potrzebę w Kościele. W naszym fragmencie apostoł Paweł podaje listę kwalifikacji diakona, zarówno mężczyzny, jak i kobiety, ale jak zobaczymy, nie funkcji. I może jeszcze takim dodatkiem, sięgając do zasadniczego prawa wewnętrznego Kościoła Chrześcijan Baptystów Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ ono również przewiduje funkcję diakona. Czytamy o urzędach w Kościele, artykuł 47. Duchownymi Kościoła są pastorzy, misjonarze, diakoni, wikariusze. I w 51. diakon jest duchownym, nieordynowanym, spełniającym posługi, czy to właśnie służbę, we współpracy z pastorami zboru. Jednak w zdecydowanej większości ewangelicznych zborów, które znam, dzisiaj nie używa się słowa diakon, ponieważ to słowo nic nie mówi w języku polskim. Jest to po prostu transliteracja z greki do języka polskiego i ona nic nie mówi. Została najczęściej, czy to słowo zostało najczęściej zastąpione czymś bardziej zrozumiałym i nośnym, niosącym znaczenie. Na przykład liderzy lub liderzy służb. Bo de facto opisują tą samą rolę, którą pełnili diakoni. Na przykład w starożytnym kościele w Efezie. Diakoni to byli liderzy służb. Więc ja będę używał zamiennie tych dwóch słów. Kiedy będę mówił o liderzy służb, mam na myśli to, co apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, do Filipian, być może w Rzymian, miał na myśli, używając słowa diakon. I powiedziawszy już to wszystko, przejdźmy do naszego fragmentu. Apostoł Paweł mówi tak. To samo odnosi się do diakonów. Powinni być ludźmi szanowanymi, niedwulicowymi, niedadużywającymi wina, niechciwymi brudnego zysku, zachowującymi z czystym sumieniem tajemnice wiary. Niech oni najpierw przejdą okres próbny, a potem, jeżeli okażą się nienaganni, rozpoczną posługę. Podobnie kobiety powinny budzić szacunek, nie mieć skłonności do obmawiania, zachowywać trzeźwość i wierność pod każdym względem. Diakoni powinni być mężami jednej żony, dobrze kierującymi dziećmi oraz własnymi domami. Ci bowiem, którzy mogą się wykazać wspaniałą służbą, zyskują sobie piękną pozycję i wiele śmiałości w wierze, której źródłem jest Chrystus Jezus. Zauważamy, że apostoł Paweł rozpoczyna ten fragment słowami to samo odnosi się do diakonów, ponieważ po omówieniu charakterystyk starszych, teraz Paweł wskazuje kilka obszarów, w których diakon czy diakoni muszą wykazać się kwalifikacjami. Po pierwsze mówi o osobistym charakterze. Werset 8. Powinni być ludźmi szanowanymi, niedwulicowymi, nienadużywającymi wina, niechciwymi brudnego zysku. Szanowani, czyli poważani. Korzeniem tego słowa jest poważni. Poważni w myśleniu i w charakterze. I mamy też tutaj trzy charakterystyki rozpoczynające się od zaprzeczenia, od nie. Niedwulicowi, a dosłownie nie dwujęzykowi, bo tak to tam jest. Czyli ludźmi, którzy nie mówią jednej osobie jednego, a drugiej osobie drugiego. Tak, żeby każdy był zadowolony i był szczęśliwy. Bo takiej osobie nie można byłoby zaufać. Nie byłaby wiarygodna, nie byłaby właśnie godna zaufania. Odnośnie nadużywania wina, bycia chciwym na zysk, mówiliśmy więcej tydzień temu przy okazji omawiania starszych, więc nie będziemy powtarzać. Później apostoł Paweł mówi o życiu duchowym, werset 9, zachowującymi z czystym sumieniem tajemnice wiary. Apostoł Paweł bardzo często w swoich listach używa słowo tajemnica.
i w Rzymian, i w Koryntian, w Efezjan, w Kolosan. Tajemnica wiary jest tym nowotestamentowym objawieniem. Czymś, co nie było znane w Starym Testamencie. W Starym Testamencie to była tajemnica. Pan Bóg tego jeszcze nie odkrył. Odkrył w czasach Nowego Testamentu. Tymi podstawowymi rzeczami związanymi z tą tajemnicą wiary to jest wcielenie Bożego Syna. To jest ta ostateczna ofiara za grzechy w osobie Pana Jezusa. To jest zamieszkanie Ducha Świętego w osobie wierzącej. To jest to, co chyba najlepiej pamiętamy z listu do Efezjan, gdy apostoł Paweł mówi, że tajemnicę wielką wam objawiam, że Pan Bóg zniósł mur między Żydami i poganami, że w Kościele nie ma znaczenia, czy ktoś jest, pochodzi, ma pochodzenie żydowskie, pogańskie, jakiekolwiek, jest mężczyzną, kobietą. W Bożym Kościele wszyscy jesteśmy jedno, jako Boży lud. Ta tajemnica wiary to jest Ewangelia łaski. I tych rzeczy, czytamy, diakon musi trzymać się szczerze, z czystym sumieniem. Bo diakon mógłby być sprawny w wykonywaniu swoich zadań. Jest sprawny w pracy, ma jakiś obszar swoich obowiązków, wykonuje bardzo dobrze, potrafi angażować ludzi, potrafi dobrze troszczyć się o zasoby rozmaite. Po prostu jest dobrym, sprawnym wykonawcą. Nie o tym mówi apostoł Paweł. To nie ma żadnego znaczenia, jeśli nie trzyma się Ewangelii z czystym sumieniem. Pójście za swoim sumieniem z reguły jest czymś dobrym. Lecz sumienie, jak wszystko w człowieku, jest również skażone. I bardzo podoba mi się sposób, w jaki opisuje to Jonathan Edwards z XVIII wieku, bardzo słynny, ewangelikalny teolog, gdy przyrównuje sumienie do zegara słonecznego, a Boże Słowo do słońca. Dopiero wtedy ten cytat ma sens. Gdy przyrównuje sumienie do zegara słonecznego, a Boże Słowo do słońca. I wtedy mówi, tylko światło słońca pokaże nam właściwą porę dnia. Padając oczywiście na ten zegar słoneczny. Światło księżyca do niczego się nie przyda. Natomiast użycie świecy czy lampy byłoby szaleństwem, bo z każdej strony można poświecić i tak sobie padnie cień. Oba te źródła światła wprowadzą nas w błąd. Natomiast światło Bożego Słowa zawsze powie nam prawdę. Jeśli żyjemy prawdą, z czystym sumieniem będziemy w dobrej kondycji albo w dobrym stanie. Gdy Pan Bóg szuka człowieka do służby, jego zdolności, jego doświadczenie, jego kwalifikacje są drugo- albo trzeciorzędowe, ponieważ to Pan Bóg wyposaża. To Pan Bóg uzupełnia nasze braki i błędy, tak jak chce. Natomiast On szuka kogoś, kto sercem Jego szuka. Szuka kogoś, kto szczerze trzyma się Ewangelii łaski. Następnie mamy o tym wypróbowaniu w służbie, werset 10. Niech oni najpierw przejdą okres próbny, a potem, jeżeli okażą się nienaganni, rozpoczną posługę. Tego elementu również nie znajdujemy przy opisie kwalifikacji starszych, tym, który poprzedza nasz dzisiejszy, ale raczej dlatego, że nikt nie zostawał starszym z biegu. Albo przeprowadzał się do nowego miasta, przyłączał się do kościoła i wybierano go na starszego. To już był człowiek, który od jakiegoś czasu był wypróbowany. Ludzie go znali, wiedzieli, jaki jest jego charakter, wiedzieli, jakie jest jego życie, wiedzieli, kim on jest. Więc on już był wypróbowany, czy był sprawdzony w lokalnym kościele. Diakon, czy lider służby, też nie przechodzi jakiegoś oficjalnego egzaminu z teorii, z praktyki. Zanim zostaniesz liderem służby, musisz zdobyć przynajmniej 80% w jakimś teście. To raczej obserwowany jest jego charakter. Wierność Bogu, służbie i ogólnie rzecz biorąc reputacja diakona, reputacja lidera. Realia też życiowe w kościele są takie, że część liderów służb z czasem i rozwojem i dojrzewaniem zostają również starszymi zborów czy kościoła. I bycie diakonem, tym liderem służby, związane jest z funkcjonowaniem pod presją różnych oczekiwań, zadowolenia, niezadowolenia, wyszło, nie wyszło, a jak wiemy, ludzie potrafią być roszczeniowi.
A człowiek to w pewnym sensie jest jak taka nasączona gąbka. I jak się taką nasączoną gąbkę naciśnie, to wypływa z niej to, co w niej jest. Dlatego próba jest taką presją, jest takim naciskiem, żeby mogło wypłynąć z człowieka to, co w nim tak naprawdę siedzi. Tyle, że nie tylko on sam to zobaczy, ale też ludzie wokół niego. Kolejna kwalifikacja, można by ją nazwać taka moralna czystość. I tutaj właśnie jest ta pewna kontrowersja, która toczy się w Kościele od dawna i myślę, że będzie się toczyła do końca. Czy słowa 11 wersetu dotyczą diakonis, czyli liderek służb, czy żon diakonów? Jak już wiemy, mam nadzieję pamiętamy, w języku greckim jest to samo słowo na żona i kobieta. I tylko kontekst może wskazać, czy chodzi o kobietę, czy chodzi o żonę. Ten kontekst, no i właśnie, czasami kontekst może być taki zero-jedynkowy, a czasami może nie być. Tutaj czytamy tak w 11 wersecie. Podobnie kobiety powinny budzić szacunek, nie mieć skłonności do obmawiania, zachowywać trzeźwość i wierność pod każdym względem. Za tym, że apostoł Paweł ma tu na myśli diakonisy, a nie żony diakonów, przemawia kilka argumentów. Posłuchajcie i rozważcie, proszę. Apostoł Paweł rozpoczyna 11 werset od słowa podobnie. On go już przed chwilą użył w momencie, kiedy przechodził od starszych do diakonów. Omówił kwalifikacje czy charakter starszych. Mówi i podobnie diakoni. Teraz w 11 wersecie mówi i podobnie kobiety. Okay? Po drugie, w języku greckim nie ma słowa żeńskiego diakonisa. Po prostu. Takiego słowa apostoł Paweł nie mógł użyć, chyba żeby go stworzył, bo go po prostu nie było. Więcej, przy okazji omawiania starszych, apostoł Paweł nie zwraca się do ich żon. Co byłoby dziwne, że tutaj zwraca się do żon diakonów. Więcej, nic gramatycznie nie łączy kobiety z diakonem w tym wersecie. Nie jest napisane podobnie wasze żony albo podobnie wasze kobiety, bo to to samo słowo. Właściwie dopiero po okresie spisywania kanonu Nowego Testamentu pojawia się odrębne słowo do nazwania diakonisy. Więc jeśli apostoł Paweł chciał tutaj zwrócić się do kobiet zaangażowanych w służbę, do liderek służb, to właściwie nie miał innej możliwości, jeśli chodzi o formę językową, jak powiedzieć kobiety. Niemniej jednak nie jest to zero-jedynkowo klarowne. W związku z tym można interpretować w każdą stronę i jeśli wzięlibyście do ręki kilka komentarzy, to jest duże prawdopodobieństwo, że w tym punkcie argumentacja będzie w dwie strony. Pomijając to, czytamy, że kobiety, które chcą służyć w Kościele, po pierwsze, muszą budzić szacunek. Apostoł Paweł używa tutaj dokładnie tego samego słowa, którego użył w wersecie 8, gdy określał diakona. Gdy mówi, powinni być ludźmi szanowanymi. Diakonise, kobiety w służbie, podobnie jak diakoni, mają prowadzić poważne życie. I ich duchowość powinna być zauważana, widoczna w Kościele. Mają stronić od plotki i oczerniania innych. I nie dlatego, że jest to jakaś szczególna przywara kobiet, bo jest to przywara i słabość każdego człowieka. Natomiast, żeby spróbować bardziej odcisnąć to w naszej pamięci, to powiem tak. Słowo, którego apostoł Paweł tutaj używa, mówiąc o oplotkowaniu, obmawianiu, w języku greckim, to jest diabolos. Jeśli kusicie, żeby obmawiać innych ludzi, żeby oczerniać i oskarżać za plecami innych ludzi, to niech ci się przypomni słowo diabolos. Ponieważ słowo diabolos znaczy oskarżyciel.
Diabeł jest naszym oskarżycielem. Szatan jest naszym oskarżycielem. Więc każdy, kto plotkuje, czyli mówi negatywnie o innej osobie za jego plecami, stawia kogoś w złym świetle, bo go nie lubi, albo dlatego, że sam się chce wybielić i poczuć lepiej, oskarża, obmawia innych ludzi. Co robi? Diabolos robi. Także zaangażowane w służbę kobiety mają umieć kontrolować swój język. Dalej, podobnie jak starsi, o tym czytalibyśmy w wersecie drugim, wcześniej diakoni w wersecie ósmym, kobiety zaangażowane w służbę mają cechować się umiarem, być umiarkowane. Powinny potrafić dokonywać chłodnego osądu sytuacji. Nie poddawać się szybkim reakcjom, pobudkom, emocjom. I pierwsze skojarzenie trzeźwości oczywiście jest z alkoholową i ona jest oczywista, ale również chodzi o trzeźwy osąd sytuacji. I wreszcie diakonisy, liderki służb, jakkolwiek byśmy to rozumieli, mają być wierne w tym, w co się angażują. Bo dzięki temu są godne zaufania i są modelem do naśladowania. W tym słowie również zawiera się wierność finansowa. Bo jak to bywa ze służbą, w służbę zawsze są zaangażowane, czy z służbą są związane jakieś finanse. I po omówieniu cech charakteryzujących diakonisę, albo kobiety zaangażowane w służbę, apostoł Paweł wraca jeszcze na chwilę do diakonów. W wersecie 12 mówi, diakoni powinni być mężami jednej żony, dobrze kierującymi dziećmi oraz własnymi domami. Tydzień temu, omawiając kwalifikacje starszego, już też o tym mówiliśmy i zwracałem uwagę, że wyzwanie nie leży w stanie matrymonialnym, lecz w moralnym charakterze. Diakoni mają być modelami seksualnej czystości. To po pierwsze. A po drugie, diakoni, podobnie jak starsi, muszą udowodnić swój duchowy charakter we własnym domu. Mają dobrze kierować i to nie tylko swoimi dziećmi, lecz również pieniędzmi, zasobami, wszystkim, co jest związane, czy właściwie wchodzi w skład tego, co nazwalibyśmy naszym domem. Dobre kierowanie dziećmi nie dotyczy tylko tego, że są one dobrze wychowane, że posłuszne, uczynne, grzeczne, uczą się dobrze, lecz również, że są wychowywane pobożnie, moralnie i w karności. I tak jak wspomniałem tydzień temu, gdy wybieramy się do lekarza, do mechanika, do architekta, do pani w urzędzie, na pocztę, w sumie nie bardzo nas interesuje, czy dana pani, dany pan jest dobrą matką, ojcem, żyje moralnie, niemoralnie, jakie są poglądy polityczne, prospołeczne, ekologiczne. To w momencie, kiedy mówimy o starszych i mówimy o diakonach, mówimy o charakterze. Mówimy o bardzo wysoko podniesionej przez Pana Boga poprzeczce. Co więcej, w sytuacji Efezu, gdzie służył Tymoteusz, do którego apostoł Paweł kieruje list, była to kultura patriarchalna. Więc w naturalny sposób każdy patrzył na mężczyznę jako przywódcę. Więc kulturowo mężczyźnie było łatwiej być przywódcą w swoim domu. Dzisiaj nasza kultura zachodniej cywilizacji stara się rozmywać role męskie, damskie, męża, żony, rodziny. Wszystko wywróci do góry nogami. Grunt, żeby mi było dobrze, przyjemnie, nawet nie widząc, że w ten sposób ludzie piłują gałąź, na której siedzą. Ale nie ma znaczenia, w jakiej kulturze. Nie ma znaczenia, co ludzie wokół nas mówią. Kwalifikacją charakteru diakona jest to, że dba o swój dom. Kwalifikacją starszego i diakona jest to, że dba o wychowywanie, o dobre kierowanie swoimi dziećmi. I nie tylko o to, żeby były zdrowe, czyste, ładnie ubrane i wykształcone, ale jeszcze bardziej, że są wychowywane pobożnie, moralnie, w karności. Diakon dba o duchowy rozwój swojego domu. Jest przykładem, modlitwą,
czytaniem, przekazywaniem Pisma Świętego. I zmierzając do końca, jak było powiedziane na wstępie, każdy chrześcijanin ma być zaangażowany w duchową służbę. Gdy Pan Bóg zmienia nasze serce, gdy, jak czytamy w liście do Efezjan, stwarza nas w Jezusie Chrystusie na nowo, to powołuje nas do tego, daje nam to serce, które ma pragnienie, naturalne pragnienie tego, żeby służyć. I każdego wierzącego Pan Bóg wyposażył w przynajmniej jeden dar Ducha Świętego, by nim służył w Kościele. I jak apostoł Paweł w liście do Koryntian wypomina to Koryntianom, dary Ducha Świętego nie są po to, żeby służyć sobie, tylko żeby być błogosławieństwem dla innych wokół nas, i wierzących, i niewierzących, ale w ramach Kościoła. I w ogólnym sensie każdy wierzący człowiek jest diakonem, ponieważ służy, ma służyć, chce służyć i bierze przykład z Pana Boga, który nam usłużył. Niektórzy z nas są szczególnie obdarowani przez Ducha Świętego do służby. Którzy? Pan Bóg wie i ty powinieneś wiedzieć, jeśli cię Pan Bóg w ten dar wyposażył. Nie wszyscy go mają. Wszyscy mają służyć, nie wszyscy mają ten dar. Podobnie jak z ewangelizacją. Wszyscy mamy opowiadać Ewangelię innym ludziom. Niektórzy są ewangelistami. Myślę, że rozumiemy. Ale jeszcze inni są powołani na liderów służb, na diakonów. I o nich czytamy w 13 wersecie. Ci bowiem, którzy mogą się wykazać wspaniałą służbą, zyskują sobie piękną pozycję i wiele śmiałości w wierze, której źródłem jest Chrystus Jezus. Ci, którzy mają za sobą dobrą służbę, bo wspaniały tłumaczymy jako piękny, jako dobry, oni otrzymają podwójną zapłatę przed ludźmi i przed Bogiem. Przed ludźmi, bo czytamy, że zyskują piękną, dobrą pozycję u tych, którym służą. Mając dobrą służbę za sobą, będą obdarzeni szacunkiem i będą wpływać na innych ludzi w społeczności jako wzór i model naśladowania. I przed Bogiem, bo czytamy o tej pewności siebie i odwadze w swojej wierze czy zaufaniu Panu Jezusowi. To jest ta stałość i odwaga, która wzrasta w nas, im jesteśmy bliżej Pana Boga i im bardziej jesteśmy w tym miejscu i robimy to, do czego Pan Bóg nas w Jego Kościele przeznaczył. Także Kościele, jeśli rzeczywiście tak jest, że jakie jest przywództwo w skali mikro, taki Kościół będzie w skali makro, a tak jest, to rola starszych i liderów służb jest sprawą najwyższej wagi. Dlatego powinniśmy wiernie modlić się o takich przywódców w naszym Kościele, które będą charakteryzowały kwalifikacje podane przez apostoła Pawła Tymoteuszowi i w ogóle w listach pastoralnych, czyli 2 Tymoteusza i Tytusa. O takich kwalifikacjach powinniśmy myśleć, gdy przyjdzie czas rozpatrywania, rozpoznawania, kogo Pan Bóg powołuje do pełnienia tych ról w naszym Kościele. Nikt rozsądny nie powierzyłby zbudowania statku, na którym razem z rodziną miałby przepłynąć na przykład ocean, komuś, kto się nie za bardzo zna na budowaniu statków. Nikt z nas nie powierzyłby zbudowania w domu, w którym mielibyśmy mieszkać z rodziną, komuś, kto zajmował się najbardziej budowaniem, no chciałem powiedzieć, zamków z piasku, ale bo to byłoby nierozsądne. Tu chodzi o życie. Jeśli powierzamy nasze życie, nasze zdrowie, naszych ukochanych, mielibyśmy powierzyć w cudze ręce, to chcemy być pewni, że ta osoba dobrze się z tego wywiąże. I chociaż te kwalifikacje i kompetencje są inne wobec budowania statków, domów, innych rzeczy, a w Kościele, to niestety w Kościele czasami się zdarza przy okazji rozpoznawania starszych liderów, że ludzie mówią, a spróbujmy, może się nada, może się nie nada. O, przyda się trochę świeżości, może młodości, może energii.
co raczej pokazuje, że nie rozumiemy powagi tego, co wnosi ze sobą przywództwo w Kościele. W przypadku statku i domu chodzi o zdrowie, ewentualnie o życie. Jeśli chodzi o Kościół, chodzi o Ewangelię, o zbawienie duszy, o życie wieczne. No i wiadomo, że bliższe nam jest to, co jest namacalne, jak statek, samochód, winda. Właśnie, do windy też za bardzo by ktoś nie wszedł, jeśli nie miałby pewności, że ma wszystkie certyfikaty. A w Kościele niestety tak się zdarza. A nawet drobne kompromisy, jeśli trwają długo, przeradzają się w zdecydowane odejście od celu. Także trzymajmy się poleceń Pisma Świętego, tego, co Pan Bóg powiedział. Jakie ma być przywództwo? Jaki ma być porządek w Kościele? Bo w ten sposób dbamy o dobrostan Kościoła. W ten sposób dbamy o siebie, o naszych bliskich i o przyszłe pokolenia, że będą w Kościele, który jest zdrowy, zakorzeniony w Bożym Słowie, kochający Pana Boga i żyjący Ewangelią. Prywatnie, rodzinnie, w Kościele i na zewnątrz. Amen. Postańmy proszę do modlitwy.